Siemanko, z tej strony Iker Games, a to jest drugi odcinek w karierze na Cheat Engine w Bayern Monachium. Tak więc teraz stwierdziłem, jak zobaczyłem sobie zespół, jak patrzę na ławce z rezerwowych tylko napastnik Pizarro. Starkę na bramkę nam wystarczy, ale nie ma drugiego napastnika, który mógł zapełnić lukę w przypadku kontuzji Messiego. Dlatego postanowiłem spróbować sprawdzić Sergio Aguero. Real Madrid chce go kupić, ale oczywiście przebijemy ofertę Realu. Tylko nie wiem, czy się zgodzi na zmiennika, ale co nam szkodzi zaryzykować. ASV sprzedało drobnego. Nie ma odzewu po pierwszej godzinie, nie ma odzewu po drugiej godzinie. Czy będzie odzew po trzeciej godzinie? Wszyscy biją się o Aguero. Co jest, kurde, noga? No, po 5 godzinach dopiero odpowiedź. A może być problem z prowadzeniem. Dobra. Najwyżej będzie się czepiał i się kupi następnego napastnika potem. 390 tysięcy może być. 3 lata Aguero. Dwóch światowej klasy napastników. A ile się w ogóle uda go sprowadzić w tym ostatnim dniu okienka transferowego? Bo nie chce nam odpowiedzieć. No i się nie uda. Co to za dziwna przypadłość? Koniec. No i nie udało się, bez sensu. Bez sensu było to dostać dziennika transferowego. No i trzeba będzie... Kurde, ile powołań. Prawie cały skład. Trzeba będzie grać z tylko Messi na ataku. Kolejny mecz. Tym razem Freiburg. Symulujemy i oczywiście drużyna remisuje. Znowu Chiellini. Moja rola w klubie. Ha. Oczekiwałem, że będę grywał ci większą rolę. No, Thiago Silva, no. Dziwisz się. Sergio Ramos zachwycił. Trzeba dać w końcu zagrać Chiellini'emu. Ale zamiast kogo? Mamy świetnego Ramosa i świetnego Silva. Dobra, gdzie jest Chiellini? Zagraj sobie zamiast Ramosa. Żeby nie było, że nie grasz. Symulacja, czyli Lidze Mistrzów, chociaż w końcu u siebie. To jest szansa. No i 4-0, kurde, czemu tak w lidze nie grają? Bramka Pizarro nawet, który wszedł z boiska, którego krytykowałem. Dwie bramki Ribery'ego i bramka Ronaldo. Teraz Dante się czepia. I Ramos by chciał zagrać. Od kogo lepiej? Nie. On nikogo lepiej, po prostu chciałby zagrać, bo jest w dobrej formie. No dobra, znowu trzeba zrobić roszadę. Tylko martwi mnie ten Thiago. No, ciężko przy takim składzie znaleźć miejsce rola rezerwowych. Miał się nimi nie przejmować, ale... Dobra. Może się pierwszy skład utrzyma. A w rezerwach mogą być roszady. Teraz masz na wyjeździe Szalkę, to może być przegrana. No właśnie. FIFA tak bez sensu jest. Ja pierniczę. To jest straszne. Te mecze wyjazdowe są straszne w tej grze. Praktycznie nie, w FIFA nie da się wygrywać meczów wyjazdowych. Można iść na konferencję prasową. No może zmotywujmy, może to coś podziała. Chociaż teraz i tak gramy u siebie, to powinno być 4-5-0. No to 6-0. A to u siebie wygrywają z Wolfsburgiem 6-0 na wyjeździe, nie potrafią pokonać jakichś Eintrachtów. Ja pierdolę, to jest niesamowite w tej grze. Schweinsteiger, dwie bramki Messi, dwie bramki Ronaldo i Robben z kontuzją. Zobaczymy, na ile ma tą kontuzję. 6 tygodni. No to teraz sobie pogra ktoś inny. A mam wybór. Thiago jest coś środkowy pomocnik. A to dobra, niech sobie zagra. Z Robbena i Robbena teraz
Zamienimy z Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sobie pójdzie na skrzydełko. Będzie mu bardziej ta pozycja pasować. Przesuwamy czas. Teraz Liga Mistrzów. Kolejny mecz. No wszyscy wypoczęci. Teraz na wyjeździe, więc czyżby przegrana. No to jest masakra. To jest niesamowite w tej grze. Ja pierdolę, jak to się dzieje wszystko. Nie polecam symulować meczów. Kiedy nie chcesz. Tak sobie pograłeś. Dobra. A teraz kto ma gorszą formę? Tiago Silva. Teraz obaj są bez formy. To teraz zamiast Tiago Silva damy pograć Chiellinimu. Jak sobie parę meczów zagra. Może mu się odechce odchodzić z klubu. Teraz aptekarze. Wszyscy znowu wypoczęci. Kto jest bez formy? Tiago jest bez formy. Oj, Tiago, Tiago, zaraz sobie pójdziesz na ławkę i zagra ktoś inny. Zobaczymy, jak w tym meczu spisze się Tiago. O kurde, remis. Nie przegrali. Ale jest dobrze. Jakieś postępy są. Dobra, to Tiago wypadł. Pograłeś sobie. Ciesz mordę. A do składu teraz wyjdzie Shaqiri. Nie. Tu mamy Krosa na... Krosa na... Tam możemy wpuścić. No i Getze. O, Getze. Wpuścimy Getze. Teraz niech sobie GC pogra. He. Obawa. Teraz Chiellini sobie pogra parę meczów. No i ładnie. 4-0. Hat-trick Messiego i gol Davida Alaby. Zawodnik zawieszony. Kto za żółte kartki? Schweinsteiger. Schweinsteiger ma świetną pasę i odpada. Aha, dobra, to jeszcze w Pucharze Europejskim może grać. Także symulujemy mecz z Ajaxem. 4-0, no po prostu u siebie to oczywiście, tak wiadomo, że trzeba było wygrać. To jeszcze te dwa mecze dziś z aptekarzami. Kończymy październik. I kończymy odcinek. Teraz Hertha Berlin. Schweinsteiger jest zawieszony za kartki. Tak więc Schweinsteiger wypadł. W swoje miejsce wchodzi Toni Kroos. Ale muszę na chwilę usunąć sobie Shaqiri. Usiądzie na ławce w tym meczu. Może Shaqiri dostanie szansę gry od mojego asystenta. Hertha Berlin u siebie, to jest szansa na 3 punkty. Są 3 punkty, jeszcze Hossogaj dostał kartkę, Cristiano Ronaldo strzelił z karnego. O pańskiej pracy, teraz są zadowoleni. Robben wrócił z kontuzji. Okej. Okay. Dobra, też się cieszę, że dobrze idzie. Motywuj teraz przed Leverkusen. A znów gramy u siebie, to będzie bez problemu w ekrana. Tak więc wraca do składu Schweinsteiger. Robben jeszcze nie. Ale Schweinsteiger już może wrócić. Gdzie jest Schweinsteiger? No, takie długie nazwisko to powinno wystawać. O tu. Schweinsteiger zamiast, kto zamiast niego wszedł? Toni Kroos. I Toni Kroos niech sobie wróci na ławkę. Zamiast Shaqiriego. I ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. A znowu naszymi przeciwnikami są aptekarze. Deutsche Pokal, trzeba kurde wygrać. Ten mecz musi być wygrany, panowie. To jest pucharowy, jesteście zmotywowani. No i 4-0. No. Czemu nie na wyjeździe nie umiał wygrać żadnego meczu? Messi już w pierwszej minucie strzelił bramkę. No ja pierdolę, to jest masakra jakaś. To jest niesamowite. To jest, nie ma słów. Nagroda w sezonie jest 25 tysięcy. Nie, yes, o to chodziło. I... Tak, Chiellini zadowolony, że gra. Póki się nie czepia Thiago Silva, to może sobie grać Chiellini. No i to jest na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych. Może pojawi się nowa seria, która może was zainteresować. Może w końcu jakieś widzowie będą w ogóle na kanale. Także do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję za aktywność w tym. Cześć!